I powracamy. W naszym studiu cały czas Piotr Pichalski, kierownik marketingu i PR Santé. Panie Piotrze, od 1992 roku firma Santé obecna w Polsce. Coraz szerzej też jesteście dostępni w wielu krajach Europy, a poza Europą udało się zdobyć jakieś rynki? Od wielu lat rozwijamy nasze portfolio produktów, które dedykowane są krajom europejskim, ale nie tylko. Uczestniczymy praktycznie we wszystkich większych wydarzeniach, nie tylko europejskich, ale i światowych, jeżeli chodzi o targi spożywcze. Jesteśmy w Chinach, jesteśmy w Dubaju, praktycznie po całym świecie, gdzie targi się odbywają, firma Santé zaznacza swoją obecność, stąd też pojawiają się nowi kontrahenci. Tak naprawdę nasz rynek dzisiaj to są Stany Zjednoczone, Kanada, to są Chiny, to jest Daleki Wschód, Rosja, a również kraje arabskie, co są dość specyficzne, i Japonia. Rozwijamy coraz bardziej ten rynek, dostosowujemy odpowiednio produkty pod naszych kontrahentów, one są technologicznie modyfikowane i jako produkty innowacyjne dostarczane bezpośrednio do naszych odbiorców w tych krajach. Jasne. Firma się rozwija. Rozumiem, że Pana obecność dzisiaj w naszym studiu to początek jakiejś większej kampanii medialnej. Zamierzacie, nie wiem, jakoś wykorzystywać Facebook, jakieś kampanie społeczne? Tak naprawdę my cały czas uczestniczymy w internecie, uczestniczymy też w mediach, różnego typu mediach, nie tylko telewizji, ale tak naprawdę i prasie. Facebook, tak jak Pan powiedział, bo się prowadzimy własną stronę na Facebooku, na którą gorąco zapraszamy Państwa, można tam dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy, ale tak naprawdę to, o czym Pan powiedział, to jest przygotowywana kampania już na jesień, o której może teraz głośno nie chcemy mówić, ale tak naprawdę będziemy mieli naprawdę kilka fajnych niespodzianek, medialnych niespodzianek, gdzie będzie można poznać firmę Santé troszeczkę z innej strony, pokazać nie tylko Santé znaczy zdrowie, ale również, że Santé znaczy odpowiedni styl zdrowia. Jasne, mam nadzieję, że nie zamierzacie zmienić tej najpiękniejszej medialnej strony firmy Santé. Na pewno nie. Mówimy o Agnieszce tak Maciąg. Jest. Agnieszka Maciąg jest naszym ambasadorem. Bardzo się cieszymy, że udało nam się namówić Agnieszkę do współpracy z nami. Myślę, że będziecie mieli Państwo jeszcze okazję poznać Panią Agnieszkę i nie chciałbym tak naprawdę wychodzić przed szereg. Natomiast nasza współpraca układa się jak na razie dobrze i myślę, że będzie kontynuowana już długo, długo, długo. Trzymamy kciuki za udaną współpracę. Czekamy na Panią Agnieszkę. To może powróćmy teraz do nas, do takiego przeciętnego Polaka. Czy przeciętny Polak według statystyk zwraca w ogóle uwagę na to, co je, skąd dana rzecz pochodzi, czy sprawdza skład? Mamy społeczeństwo już coraz bardziej wyedukowane. Część z nas nie ogląda artykułu, który kupuje tylko i wyłącznie z przodu, ale również zagląda z tyłu, tam gdzie są napisane wartości odżywcze, gdzie są pewne opisy, no i przede wszystkim składy. Zaczynamy czytać etykiety, co jest bardzo istotne z punktu widzenia produktów, które często są deklarowane jako tak zwane prozdrowotne. Ja myślę, że warto przeczytać tą etykietę z tyłu i zobaczyć, co tak naprawdę znajduje się w naszym produkcie, bo to jest istotne z punktu widzenia naszego organizmu. Im mniej mamy różnych dodatków, im mniej mamy konserwantów, różnych rzeczy, które wspomagają tą żywność, im bardziej jest ona naturalna, tym jest bardziej korzystna dla naszego organizmu. Także zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby czytać etykiety. Jasne, my też zachęcamy. To powróćmy teraz jeszcze na sam koniec do spraw biznesowych. Czy to, że jesteście firmą polską, czy to, że jesteście firmą z tradycjami, no bo 20 lat to już kawał czasu, to daje Wam tą przewagę na rynku polskim? Na pewno jesteśmy firmą z dużym doświadczeniem, aczkolwiek patrząc z pryzmatu wieku, to jesteśmy młodą firmą, bo niedawno skończyliśmy 20 lat. Ale z drugiej strony biorąc, mamy też doświadczenie, bo rozwijaliśmy się w tym okresie, kiedy wiele firm powstawało na rynku, kiedy rynek był trudny. I tak naprawdę ta firma, jak wiele innych firm, które w tych czasach powstawało, kształtowało ten rynek. Akurat firma Santé ma produkty, które są produktami prozdrowotnymi. Dzisiaj ogólnie rzecz biorąc jest trend na żywność zdrową i powracamy troszeczkę ideologicznie do tego, że warto żyć zdrowo. Bo tak naprawdę zdrowie to nie tylko i wyłącznie spożywanie odpowiednich posiłków, zbilansowane diety, ale również to aktywność fizyczna. Dlatego mówiąc o naszych produktach, zawsze zachęcamy do tego, żeby aktywność fizyczną również do tego włączać. Jasne, mówi Pan o trendzie na zdrową żywność. Ten trend jest rzeczywiście zauważalny, ale ten trend ma jeden minus. Cena. Bardzo często te artykuły są po prostu drogie. Trzeba brać pod uwagę to, że produkty naturalne, produkty zdrowia są droższe chociażby z tego powodu, że surowce, które są dostarczane do wytworzenia takiego produktu, również są droższe. Często
produkty prozdrowotne mylone są tak naprawdę z produktami bio albo produktami ekologicznymi. Tamte produkty wyróżniają się tym, że posiadają odpowiednią certyfikację. Natomiast produkty prozdrowotne to jest przede wszystkim dbanie o jakość wytworzenia tego produktu. My bardzo dbamy, mamy najwyższe certyfikaty jakości, które musimy spełniać i przy produkcji naszych produktów te wszystkie wymogi muszą być spełniane. Co do doboru odpowiednich składników kupowanych po całym świecie, żeby one były w odpowiedniej jakości. One tak naprawdę dają ten efekt tego, że ten produkt nasz jest wyjątkowy, natomiast niestety to kształtuje również cenę. Wszystkie surowce na świecie drożeją, jak również wytworzenie tego kosztuje i tak naprawdę te produkty są dużo droższe niż te produkty, które nie spełniają jakby tych wymogów jakościowych, które stawia sobie firma Santé. Jasne, bardzo dziękuję za te informacje. Naszym gościem był pan Piotr Pichalski, kierownik marketingu i PR Santé. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, wiemy już, że produkty Santé są zdrowe, ale czy są smaczne? My tu nie będziemy nikogo czarować. Proszę po prostu spróbować. Proszę spróbować na przykład musli firmy Santé i się przekonać o tym, czy to jest ten smak, który Państwu odpowiada, bo to na pewno Państwu przyniesie jeszcze więcej zdrowia. My się na chwilę rozstaniemy i powracamy z pogodą.